Cześć, właśnie dopiero co wymieniłem sobie przewody gumowe podciśnienia do serwo na takie obrzydliwe niebieskie. No te z racji wieku już sparciały. Pomijając kolor, tutaj mam paragon, żeby było wiadomo, gdzie były kupione. Jest napisane wyraźnie przewód podciśnienia. I teraz jak taki przewód się ładnie zachowuje, proszę. To co firma Pymic nam sprzedaje, jest cały płaski, skleił się, a dopiero co odpaliłem, chwilę po założeniu. I co to ma być? To ma być przewód podciśnienia? Ktoś chyba nie wie, co sprzedaje, albo kit wciska ludziom. Są płaskie zupełnie teraz. Co to ma być za przewód podciśnienia? To go zgniata wszystko. Nic nie działa teraz. Jest sklejony na zero. O! Tak? Tak wygląda z boku. Super przewody, które się nie załamują. Ekstra. Bez sensu, to się nie nadaje w ogóle do użytku. Założę stary przewód, przytnę końcówki, może jakoś wytrzyma, resztę pójdzie fagumik paliwowy, przynajmniej na tą chwilę będzie. A z takiego silikonu to niech sobie panowie dildo zrobią, bo do układu podciśnienia to się na pewno nie nadaje. Masz. Nadaje się to coś do siebie? Pobawisz się tym? Nawet pies nie chce. Wysłałem maila do sprzedawcy, no bo być może ktoś po prostu wysłał mi nie ten wężyk, co trzeba. Ale nie ma tu możliwości o pomyłce. Czyli wniosek z tego, że te wężyki po prostu takie są. Na aukcji nie ma podanego minimalnego promienia gięcia, wręcz jest napisane, że przypomnę, przy ostrych zgięciach nie załamuje się. W mailu jest informacja, że jeśli zagniemy go zbyt mocno, co to znaczy zbyt mocno w tym momencie, tak? To rzeczywiście załamanie będzie utrudniało przepływ. Potem cisza, przypomniałem się, odpowiedź, że oczywiście mogę reklamować wężyk, trzeba odesłać, rozważą reklamację, natomiast myślę, że odpowiedź na tą reklamację dostałem już w pierwszym mailu, czyli że wszystko trzeba prawidłowo zmontować, czyli co, źle zmontowałem? Nie wiem, czy mi się chce dalej dyskutować na ten temat. Nie wiem, jakie wy macie zdanie o takich wężykach, o tej firmie ogólnie. Ja po prostu chyba będę unikał tego i tyle. No. Dajcie znać, czy wam to się wężyki sprawdzają, czy tylko ja mam takie jakieś pecha. Może faktycznie źle złożyłem.